Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Dziś mamy dla Państwa spotkanie fazy grupowej UEFA Europa League. Feyenoord zmierzy się z Manchesterem United. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. UEFA Europa League to impreza rozgrywana pod tą nazwą od sezonu 2009-2010, gdy zrezygnowano z organizowania osobno Pucharu Zdobywców Pucharów i Pucharu... Popatrzmy, muszą to strzelić. Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Wrzuca w okolice 11 metra. Nie. Takim strzałem głową nie mogli go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to poleci. Łatwo obronił. Bruno Fernandes często wzbudza zainteresowanie mediów. Nie dziwota, że na Portugalczyku skupi... Słupek, nie ma bramki, czy wybiją obrońcy? Próba prawie udana. Szkoda tej straconej szansy na objęcie prowadzenia, ale może co się odwlecze, to nie uciecze. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. No, takim strzałem to go nie pokona. Paul Pogba. Pogba. Zepsuł podanie Ronaldo. Nawet on się czasem myli. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Rashford dostał piłkę. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Ale potem obrona zostawiła strzelcowi za dużo miejsca, więc ją za to ukarał. Miał na tyle dużo czasu, żeby uderzyć tak, jak chciał. United na prowadzeniu. Czy to utrzymają? Bruno Fernandes. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Lindelöf. Fred. Szukają teraz sposobu, by przebić się przez obronę rywala. Za wcześnie pochwaliliśmy tę akcję. Jak szybko się zaczęła, tak szybko skończyła. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Tracą piłkę teraz. I Fred. I rywal zostaje w tyle. Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. Gol! O la la! Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się. Palce lizać. Zobaczmy to jeszcze raz. Najpierw świetna centra w pole karne. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans.
2-0. Gramy dalej. Atak na rywala i odbiór piłki. Czerwone diabły w natarciu. Czerwone diabły będą miały teraz rzut wolny. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Piłka z wolnego, posłana w szesnastkę. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Tylko minuta dodatkowego czasu. Rozejrzał się, może dośrodkowywać. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. No i zaczęli teraz drugą połowę tego spotkania fazy grupowej UEFA Europa League. Uderza na bramkę i udana interwencja. No, kibice teraz się obudzili. Liczą, że może w ten sposób zespołowi uda się zdobyć bramkę kontaktową. Centra w pole karne. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Przypomnijmy, że niedługo odbędzie się spotkanie Premier League, którego nie można przegapić. Manchester United zmierzy się z Manchesterem City. Jestem jakoś dziwnie spokojny, ale popatrzmy, bo mają okazję. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Teraz uwaga, bo w spotkaniu Olimpiku Marsylia wynik uległ zmianie. Mamy pierwszą bramkę dla Olimpiku Marsylia. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Obronił, ale piłka w grze. Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika. Przecież mecz jeszcze trwa. Oglądamy ponownie powtórkę bramki. Trzeba przyznać, że bramkarz nie zachował się tutaj najlepiej. Skoro nie był w stanie wyłapać pierwszego strzału, powinien wybić piłkę gdzieś w bok, a nie prosto do rywala. Potem to bitka była tylko formalna. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Paul Pogba. Podanie i piłkę ma Jadon Sancho. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Daleka piłka z rogu. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Był faul, ale sędzia nie gwiżdże. United nadal przy piłce. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Przyjął, mimo że ma mało miejsca. On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Będzie zmiana w Manchesterze United.
Mamy informację o bramce w meczu Olimpiku Marsylia. To kolejne trafienie dla Olimpiku Marsylia. Prowadzą teraz 2-1. Na zegarze 66. minuta. Piękne dzięki za meldunek. Kamara. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Nie udało się odebrać piłki. Piłka wrzucana na dalszy słupek. Czy odda teraz strzał? Gol! O la la! Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się. Palce lizać. Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję, co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Mamy już zatem 4-0. Dobra interwencja, rywal bezradny. Teraz poszedł, jest za obrońcami. I co, mili państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę, rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować, z tym trzeba się urodzić. Powiększają przewagę. 5-0. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. A oto przy piłce Fernandes. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. I strzela! Po tej interwencji piłka nadal w grze. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będzie rzut rożny. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. I kończy się to spotkanie. Manchester United pokazał wyższość nad rywalem. Nie było chyba dzisiaj momentu, w którym w drużynie pojawiłaby się choćby iskierka zwątpienia w końcowe zwycięstwo. I udana interwencja. No, kibice teraz się obudzili. Liczę.